prezentujemy relacje z finału akcji Pusta Choinka 2014, mającej na celu wspomożenie najmłodszych i najbardziej potrzebujących słupszczan. Byliśmy również na trzecim spotkaniu sympatyków kuchni społecznej, w trakcie której zebrano blisko 600 zł na rzecz Słupskiej Straży Ochrony Zwierząt. Na zakończenie kilka słów na temat prac nad przyszłorocznym budżetem i sylwestrowej wizyty Magdy Gessler w Słupsku. Pusta Choinka to akcja charytatywna zorganizowana przez redakcję Radia Koszalin i Duszpasterstwo Akademickie. Jej idea jest prosta. W galerii Podkowa stanęła choinka przystrojona 60 przygotowanymi przez więźniów zakładu karnego w Koszalinie ozdobami. Na każdej z nich widniały prośby najmłodszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta, wytypowanych przez pracowników miejskiej oświaty. Dzieci prosiły przede wszystkim o zimowe buty, kurtki, spodnie, ewentualnie gry planszowe czy drobne zabawki. Akcja Pusta Choinka to jest akcja, która po raz drugi realizowana jest w Słupsku. To jest akcja Radia Koszalin i Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Idea polega na tym, że na drzewku choinkowym, które widzimy za nami, jest umieszczone ponad 60 ozdób choinkowych, ozdób przygotowanych przez więźniów z zakładu karnego w Koszalinie. Na każdej z tych ozdób jest wypisane kilka potrzeb dzieci wybranych przez pedagogów szkolnych z centrum Słupska, z trzech szkół podstawowych. To są takie najbardziej potrzebne prośby, to znaczy buty zimowe, kurtki zimowe, odzież, czasami zabawki, ale takie bardzo drobne, gry planszowe, czasami akcesoria szkolne, na przykład plecak czy piórnik. No i wszyscy ci, którzy chcą wziąć w tej akcji udział, podchodzą do choinki, wybierają jedną ozdobę, wybierają w ten sposób jedno dziecko i realizują jego marzenia, kupują te najbardziej potrzebne rzeczy. Jeżeli ktoś ma obawy, że nie potrafi sprostać tym zadaniom albo nie ma czasu, żeby zrobić zakupy, może pomóc poprzez wrzucenie pieniędzy do puszek naszych wolontariuszy, których można spotkać na terenie Centrum Handlowego Galerii Podkowa albo w okolicach Galerii Podkowa. Ta akcja trwa co prawda tylko dzisiaj, w sobotę, ale można zrobić prezenty i przynieść je albo do Radia Koszalin, albo do parafii mariackiej do najbliższego piątku, a my te prezenty w wigilijny poranek rozwieziemy do tych wszystkich potrzebujących dzieci. I jest taka jeszcze informacja ważna, że jeśli ktoś dzisiaj nie mógł na przykład przyjść do nas, a chciałby pomóc, może nas znaleźć na Facebooku, tam jest takie wydarzenie Pusta Choinka 2014 Słupsk i tam więcej szczegółów, między innymi lista potrzebujących dzieci, można się zgłosić, można pomóc. Czekamy tak na dobrą sprawę do przyszłego piątku, czyli do 19 grudnia, a paczki rozwieziemy w wigilijny poranek. Wśród darczyńców znalazła się m.in. wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka, która w imieniu swoim i prezydenta Roberta Biedronia ściągnęła jedną z ozdób, zapewniając, że wybrany maluch otrzyma ciepłe buty, kurtkę i szalik. Prezydent przekazał również na licytację szopkę bożonarodzeniową, którą otrzymało od uczniów i pracowników jednej ze słupskich szkół. Swoją cegiełkę dołożyli również przedstawiciele klubu Energa Czarni Słupsk, którzy w tym roku przygotują paczki dla dwojga potrzebujących pięciolatków. Energa Czarni Słupsk, koszykarze tej drużyny wybrali dwójkę dzieci. Kto to taki? Już mamy ustawy nasze kąpki wybrane, tak? To jest Zofia, 5 lat. To przypomnijmy, Zofia chciałaby dostać m.in. kozaczki. Chciałaby także dostać kurtkę zimową, strój galowy, spodnie, dżinsy, a także pościel i przybory do rysowania. Ale jest także Michał, także pięciolatek. Tak, tutaj jako my dodatkowo, jako pracownicy klubu, tutaj nasza koleżanka z klubu również bardzo chciała, jako radny również się do tego dołączam. Również mamy Michała. Michał również ma 5 lat. On potrzebuje obuwie zimowe, kurtkę zimową, spodnie, bluzy, koszulki, puzzle lub gry planszowe, więc na pewno my też mu pomożemy, bo no to są dzieci, które potrzebują właśnie naszej pomocy. Bardzo dziękujemy za to, że się dołączacie. Wiemy, że w wigilijny poranek przedstawiciele klubu Energa Czarny Słupsk wybiorą się razem z nami, żeby te paczki zawieźć, żeby one trafiły do tych potrzebujących dzieci. No i proszę brać przykład, drodzy Państwo, z przedstawicieli słupskiej drużyny koszykarskiej. Nie tylko serwują nam dobre emocje sportowe, ale także pozytywny przekaz charytatywny. Już przed rozpoczęciem sobotniej imprezy znalazło się kilkunastu darczyńców, którzy wsparli finansowo akcję, jednak w dalszym ciągu zbierane są środki na paczki dla blisko połowy z 60 najmłodszych słupszczan. Przed akcją mniej więcej 10-15 osób już się zgłosiło, a przypomnę, że mamy ponad 60 dzieci, więc potrzeby są ogromne, ale liczymy, że się uda. W zeszłym roku 50 osób zdecydowało się pomóc potrzebującym dzieciom, a dla 10 osób zrobiliśmy paczki właśnie z pieniędzy, które udało nam się zebrać do puszek, także nikt z tych wytypowanych do akcji w zeszłoroczne święta nie został bez prezentu. Po więcej szczegółów zapraszamy na nasz facebookowy profil 10 Minut TV, na którym udostępniliśmy post Mateusza Sienkiewicza z listą dzieci, które nie dostały jeszcze wymarzonej paczki.
Słupski Klub Warhol był gospodarzem trzeciej edycji Kuchni Społecznej, która jest doskonałym miejscem spotkań dla koneserów wegetariańskich potraw i miłośników czworonogów. Po raz kolejny goście imprezy mieli do wyboru przynieść przygotowany przez siebie posiłek lub uiścić opłatę wejściową w wysokości 15 zł. Ku uciesze organizatorów, tym razem ilość potraw nie dopisała, co przełożyło się na większy dochód z imprezy. Słupska Straż Ochrony Zwierząt otrzyma od organizatorów prawie 600 zł, co stanowi rekord Kuchni Społecznej. Trzecia edycja Kuchni Społecznej. Zbieramy teraz na Straż Ochrony Zwierząt w Słupsku. I dziękujemy, że nasz prezydent zaszczycił nas swoją obecnością. Oprócz stołu zastawionego przeróżnymi potrawami wegetariańskimi, organizatorzy przygotowali warsztaty kulinarne, które poprowadziła pani Irena Socha, właścicielka sklepu zielarsko-medycznego. Zgromadzeni w Warholu goście z prezydentem Słupska Robertem Biedroniem na czele mogli zapoznać się z przepisem na doskonałe pasty kanapkowe. Jestem od 25 lat wegetarianką. Mój początek, nie od razu zdecydowałam się na typowe wegetariańskie jedzenie. W tamtych czasach smażenie na oliwie, a nie na smalcu wywoływało nawet skrzywienie u moich znajomych. Nie było wtedy też dużo produktów na rynku gotowych, tak jak teraz. Wobec tego byłam zmuszona sama dochodzić do pewnych rzeczy. Dzisiaj na rynku mamy bardzo dużo książek, publikacji. Możemy na ten temat się dowiedzieć. Poza tym istnieje internet, gdzie przepisy na jedno kliknięcie mamy z głowy podane. Moje doświadczenie było zupełnie inne. Najpopularniejszym w nazewnictwie jest właśnie soja, ale tak naprawdę soja, wegetarianie nie tak dużo korzystają z soi. Raczej inne produkty wchodzą w grę, bo ponieważ soja, przemysł wegetariański, dużo rzeczy produkuje z soi, ale to są produkty drogie. Wobec tego nie zawsze wegetarian stać. Z reguły to są studenci, młodzi ludzie, więc próbują tą kuchnię swoją zastąpić innymi produktami. Musimy przyznać, że przygotowane przez panią Irenę pasty są naprawdę smaczne, a ich przygotowanie zajmuje raptem 10 minut. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na profil Kuchni Społecznej na Facebooku, na którym znaleźć można wszystkie przepisy z ostatniej edycji imprezy. Łącznie z binburgerami koleżanki Katarzyny Sowińskiej z naszego miasta, których niestety nie dane nam było spróbować. W piątkowym serwisie przygotowaliśmy relacje z pierwszego spotkania prezydenta Roberta Biedronia ze słupskimi mediami, w trakcie którego podsumował tydzień pracy zarówno swojej, jak i podlegających mu urzędników. Na kolejne nie musieliśmy zbyt długo czekać, ponieważ odbyło się już dziś i to poniedziałek będzie dniem, w którym prezydent będzie informował o pracy Słupskiego Urzędu Miejskiego. Tym razem głównym punktem spotkania był budżet i przygotowania do środowej sesji Rady Miejskiej. Zanim jednak ten ciężki temat został podjęty, Robert Biedroń poinformował, że na organizowanej przez miasto imprezie sylwestrowej pojawi się znana restauratorka Magda Gessler, która nieodpłatnie ugotuje bigos dla wszystkich mieszkańców, którzy pojawią się na Placu Zwycięstwa. Władze miasta już rozpoczęły rozmowy ze sponsorami, którzy pokryją koszty zakupu składników sylwestrowej potrawy. Spotkaliśmy się w piątek, więc tych spraw, które mamy do zakomunikowania dzisiaj, jest mniej niż w piątek na pewno, ale na pewno kwestie budżetowe, kwestie finansów państwa będą szczególnie interesowały, bo o tych mieliśmy dzisiaj sprawach rozmawiać z państwem. Zanim zacznę o finansach i budżecie, chciałem państwu powiedzieć o mijającym weekendzie. Powiedziałem, że to państwa bardzo zainteresowało. Wczoraj mieliśmy przyjemność razem z panią prezydent uczestniczyć w spotkaniu z panią Magdą Gessler, która zaprosiła nas na kolację, podczas której zaoferowała, że z tej radości związanej ze zmianami, jakie są w Słupsku i z tego, że mieszkańcy naszego miasta dokonali takiego, a nie innego wyboru, pragnie, żeby przyjechać do Słupska na Sylwestra i spędzić tego Sylwestra razem z nami, a co więcej, w prezencie ugotować coś dla mieszkańców naszego miasta. To jest dla nas oczywiście bardzo ważne, bo to jest promocja, bo to jest zaszczyt, że tak znana osoba, osoba o tak wielkim dorobku kulinarnym odwiedzi nasze miasto i będzie dla nas gotowała, jest bardzo ważne. A chyba najważniejsze jest to, że nie będzie to nas kosztowało ani złotówki.
Następne informacje dotyczyły już cięć, jakie miasto będzie musiało dokonać w celu zrównoważenia przyszłorocznego budżetu. Budżet ten jest przejęty, to nie jest mój budżet. To jest budżet, który jest bardzo trudnym budżetem, do którego mamy bardzo wiele uwag jako zespół zarządzający miastem i nie jesteśmy niestety dzisiaj w stanie oczywiście stworzyć nowego budżetu. To jest niemożliwe, ponieważ prace nad budżetem muszą się już rozpocząć. W związku z tym będziemy mieli szereg propozycji, ale bardzo optymistyczne jest to i to jest taka chwila chyba bardzo ważna i dość historyczna dla miasta, wyjątkowa, że nasze propozycje dotyczą ograniczenia deficytu. Mamy szereg propozycji, które sprawią, że deficyt miasta się zmniejszy. I w tym zakresie, w tych kompetencjach oddaję głos pani skarbnik. Proszę bardzo. Proszę Państwa, więc tutaj po wielu pracach i rozmowach pan prezydent podjął decyzję o ograniczeniu środków w pierwszej kolejności na szeroko rozumianą promocję, jak i również na działalność związaną z turystyką. Tutaj udało się oszczędzić blisko 300 tysięcy złotych. Ponadto będziemy również prowadzili rozmowy ze spółką i starali się w jak najefektywniejszy sposób wykorzystać obecnie transport lokalny zbiorowy, jak również tutaj na pewno pomoże nam nowa inwestycja, którą prowadzimy, wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego, dzięki czemu kolejne 500 000 zł z budżetu, z wydatków bieżących udało się zaoszczędzić. Dzięki temu deficyt miasta w tym zakresie wydatkach bieżących zmniejszy się o 800 tysięcy złotych. Proszę Państwa, kolejną pozycją, którą chcemy przedstawić, jest to zwiększenie planu dochodów bieżących, również o kolejne 500 000 zł i będą to środki 100 tysięcy wpływy z podatków i opłat lokalnych, jak również kolejne 400 tysięcy będą to wpływy z tytułu czynszu dzierżaw, mieszkań, przede wszystkim komunalnych, socjalnych, jak i również lokali użytkowych. I tutaj będziemy podejmowali bardzo szerokie działania dotyczące uszczelnienia systemu podatkowego, jak również systemu windykacji i systemu egzekucji. Kolejną pozycją, która wynika również ze zmniejszenia deficytu, który zostanie zaproponowany do dnia 30, jest praca, są dochody majątkowe z realizacji inwestycji RING. Blisko 4 400 000 zł również zwiększamy budżet roku 2015. Już jutro prezydent Biedroń uda się do Brukseli, a w trakcie środowej sesji w jego imieniu działać będzie wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka.